Szanowni mieszkańcy gminy Kietrz, minęło już kilka dni od wyborów samorządowych. Myślę, że emocje nam zdecydowanie opadły, a właściwie opadły już następnego dnia, ponieważ wszyscy zabraliśmy się do normalnej, zwyczajnej, codziennej pracy. Ale przyszedł ten czas, w którym chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za oddane na mnie głosy. Zderzyłam się z sytuacją dla mnie dość nieoczekiwaną i niespodziewaną, z taką, z którą do tej pory nie tylko ja nie miałam do czynienia, ale żaden włodarz gminy Kietrz również jej nie doświadczył. Była to sytuacja polegająca na tym, że po drugiej stronie nie miałam kontrkandydata. Proszę mi wierzyć, że funkcjonowanie w czasie kampanii wyborczej w takiej właśnie konfiguracji, ja, jedyna kandydatka i po drugiej stronie nikt, pustka, wcale nie jest łatwe. Przetrwaliśmy jednak. Ta kampania odbyła się w sposób naprawdę bardzo godny, bardzo cywilizowany, za co dziękuję komitetowi, który był komitetem kontrkandydującym w stosunku do mojego. Dziękuję także moim kandydatom na radnym. Myślę, że wychodzimy z tej kampanii zwycięsko, nawet nie dlatego, że zdobyliśmy większą ilość mandatów do Rady Miejskiej, ale dlatego, że obie strony godnie podeszły do całej sprawy. Chciałabym Państwu bardzo gorąco podziękować za oddane na mnie głosy, a było ich 77%. To ogromny wzrost w stosunku do tego, czego doświadczyłam ponad 5 lat temu. Wówczas osiągnęłam 50 kilka procent. Chciałabym ten wzrost interpretować jako wyraz Państwa przychylności, jako wyraz Państwa tak w stosunku do mojej ponad 5-letniej pracy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję także tym, którzy wzięli udział w tym święcie demokracji, głosowali, ale nie zagłosowali na mnie. To także czegoś uczy. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim radnym, którzy albo mandatu nie otrzymali, ponieważ nie starali się o mandat radnego Rady Miejskiej, albo nie otrzymali go, ponieważ taka była weryfikacja wyborców. Dziękuję bardzo za ogrom pracy włożonej w te 5 lat funkcjonowania naszej gminy. Wszystkim radnym, którzy zostaną tymi radnymi w momencie zaprzysiężenia, serdecznie gratuluję. Cieszę się na naszą współpracę i mam nadzieję, że przyniesie ona wymierne korzyści dla wszystkich naszych mieszkańców. Raz jeszcze dziękuję. Kłaniam się Państwu nisko. Szanowni Państwo, wybory samorządowe za nami. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym Państwu, którzy wzięli udział w wyborach. To bardzo ważny dzień w naszym życiu, w życiu każdego mieszkańca naszego kraju, naszego powiatu i naszych gmin. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za obecność w wyborach tych, którzy zdecydowali się, aby nie przystępować do udziału w głosowaniu. Zachęcam, aby zreflektowali się i następnym razem poszli do wyborów. Najbliższe wybory to wybory do Europarlamentu. Będziemy wybierali swoich przedstawicieli. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy kandydowali. To znaczy, że nie są obce im wyzwania dotyczące pomocy mieszkańcom naszego powiatu. Gratuluję bardzo serdecznie tym, którzy uzyskali aprobatę swoich wyborców, otrzymali mandat radnego, wygrali wybory. Wszystkim tym, którzy niestety nie wygrali, życzę tego, aby nie poddawali się, bo walka o dobro naszych mieszkańców to jest właśnie cel każdego jednego z nas, który bierze udział w wyborach, daje swoje nazwisko i poddaje się weryfikacji wyborców. Wszystkim Państwu życzę przede wszystkim dużo zdrowia, a naszemu samorządowi powiatowemu i samorządom gminnym życzę dobrej kadencji, obfitych wpływów do budżetu i wspaniałych realizacji inwestycji, które będą służyły nam, mieszkańcom naszego powiatu i wszystkich gmin. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, chciałem podziękować wszystkim naszym mieszkańcom, którzy 7 kwietnia wzięli udział w wyborach samorządowych. Dziękuję wszystkim tym, którzy zechcieli oddać głos na mnie w wyborach na burmistrza. Po raz kolejny, czwarty raz w pierwszej turze, zechcieliście powierzyć mi stanowisko burmistrza miasta i gminy Głubczyce. Dla mnie to jest ogromne wyróżnienie, ogromny zaszczyt, ale też i zobowiązanie. Zobowiązuję się do tego, że zrealizuję ten program, który przedstawiłem w kampanii wyborczej i że to będzie program, który zapewni naszej gminie przez następne 5 lat taki trwały, stały rozwój. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach. Dzień dobry, witam Państwa. W okresie od 25 marca do 7 kwietnia odnotowaliśmy łącznie 15 zdarzeń. Były to 3 pożary, 11 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy. I tak 27 marca około godziny 7:30 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o kolizji 3 pojazdów osobowych w Głubczycach przy ulicy Jana Pawła. Na miejsce zadysponowano 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Głubczycach. Po dojeździe strażacy potwierdzili zgłoszenie i ustalili, że doszło do kolizji 3 samochodów osobowych przed przejściem dla pieszych. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów oraz wsparciu działań policji w kierowaniu ruchem drogowym. W momencie przyjazdu na miejsce obecny był już zespół ratownictwa medycznego oraz patrol policji. W tym zdarzeniu została poszkodowana jedna osoba, która została zabrana do szpitala przez obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego. 30 marca około godziny 12:20 dyżurne stanowisko kierowania w Głubczycach otrzymało również zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego, który ma miejsce na drodze powiatowej pomiędzy Głubczycami a Zawiszycami. Na miejsce również zadysponowano 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Głubczycach. Po dojeździe potwierdzono zgłoszenie. Ustalono, że najprawdopodobniej pojazd osobowy wpadł w poślizg, a następnie dachował. W samochodzie podróżowały 2 osoby. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz również odłączeniu dopływu prądu z akumulatora. W tym zdarzeniu 2 osoby zostały poszkodowane i zostały one również zabrane do szpitala przez obecny na miejscu zespołu ratownictwa medycznego. Są to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę.